Badabum. Rozpocznę od wydawnictwa Kultura Gniewu, od najgrubszego komiksu, który przyniosłem dzisiaj do radia, ponieważ no zazwyczaj wiem z doświadczenia, że lepiej rozpocząć audycję od tego, na temat którego ma się najwięcej do powiedzenia. Jest to najnowszy komiks Prosiaka, czyli Krzysztofa Owedyka, człowieka, który wpisał się bardzo wyraźnie w karty historii komiksu polskiego tym, no, że jednak tworzył w latach 90. komiks, zin komiksowy Prosiacek. W 2010 Kultura Gniewu wydała zbiorczego Prosiaka, a jeszcze w międzyczasie on stworzył komiks Radboj. Tym razem jego najnowsza publikacja Będziesz smażyć się w piekle. Komiks, który no, świetnie wpisuje się, że tak powiem, w muzyczny charakter Radia Afera. Przypominam, rockowy alternatywnie, ponieważ dotyczy grupy death metalowej, która zwie się Death Star. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, to Death Star jest wyimaginowaną grupą, chociaż na początku komiksu wita nas albumik z różnymi okładkami ich albumów i epek. Jak później możemy doczytać, te okładki zostały stworzone. I w zasadzie jak wpiszecie w Google nazwę Death Star i Metal Band, to w zasadzie wyskoczy wam taki zespół. Owszem, jest, istnieje. No kurczę, Death Star to jest na tyle popularna nazwa, na tyle taka, wiecie, charakterystyczna, w dodatku kojarzy się z Gwiezdnymi Wojnami, że znajdzie się. Jest Death Stars i Death Star. Nas interesuje Death Star. Jest to czeska grupa, ale na podstawie tej bandy na pewno Krzysztof Owedyk nie zrobił komiksu. Otóż mamy ten Death Star, rozpoczynamy historię w momencie, kiedy jeden z muzyków, Tarantul, gitarzysta, zostaje zaakceptowany i dochodzi do zespołu. No i oczywiście jaka tu jest wielka radość, ponieważ tutaj Death Star jest jakby takim odpowiednikiem naszego polskiego Behemota czy Vadera. To jest gigantyczna marka, zespół, jak dowiadujemy się z tego komiksu, zespół, który jest znany i podziwiany na całym świecie. Podziwiany oczywiście przez fanów ciężkich brzmień, rzecz jasna. No i to jest w tym momencie granie dla Death Star wiąże się z wielkim prestiżem. Wraca do domu, do swojej żony, do młodej, malutkiej córeczki. Podzielić się z tą właśnie radosną informacją, ponieważ po graniu wielu, jak tu się dowiadujemy z treści, wielu podrzędnych, takich mniej znanych kapel, w końcu trafia naprawdę do prestiżowego Death Staru, więc w końcu zaczną wiązać koniec z końcem. Ponieważ, no, oczywiście jako muzyk, no, musi liczyć każdy grosz. W dodatku mieszkają w kawalerce, mają problemy finansowe. Te problemy im się powiększają w trakcie komiksu oczywiście. No i jakież to zdziwienie następuje, kiedy okazuje się, że gra dla zespołu Death Star wcale nie wiąże się z żadnymi profitami. Tutaj pojawia się właśnie motyw przewodni, czyli postać lidera zespołu, jakim jest Lord Solo. Lord Solo. Tutaj w zasadzie nazwa tego muzyka idealnie przedstawia, kim tak naprawdę jest Lord Solo. On jest lordem, czyli w zasadzie cały czas stawia siebie na piedestale, na najwyższym po prostu punkcie. Nawet jest scena, kiedy idzie kupić samochód i to ma być duży samochód, żeby mógł na innych patrzeć właśnie z wyższego punktu. W dodatku jest solo, czyli gra solo. I tak, no i w tym momencie dochodzimy do puenty, ponieważ bardzo szybko okazuje się, że Death Star to jest tak naprawdę firma tego całego Lorda Solo. Polega to na tym, że on układa teksty, on układa wszystko i zbiera całą śmietankę dla siebie. Do tego stopnia, że kiedy któryś z muzyków się buntuje, to on jest w stanie go wywalić na zbity pysk i przyprowadzić kolejnego. Czyli tak, komiks tak de facto jest o kulisach wyimaginowanej kapeli. I to kapeli nietuzinkowej, ponieważ prestiżowej, znanej na całym świecie, ale jak się okazuje, że tak naprawdę której lider wykorzystuje swoich muzyków. Słuchajcie, oni muszą płacić za to, żeby pojechać na swój własny koncert, płacąc z własnej kieszeni. Dzielą się tam w jakiś sposób zyskami, ale okazuje się bardzo szybko, że praca w zespole Death Star nie wiąże się z żadnymi tak naprawdę
z żadnym zarobkiem, tylko Tarantul, nasz główny bohater, musi wraz ze swoją rodziną dokładać do interesu. No i to jest, zaczyna się po prostu problem, ponieważ no ile, jak długo można grać z pasji, tak naprawdę nie mając tego żadnych profitów. Oczywiście tutaj pojawia się temat komercji, wow, ile ludzi tworzy muzykę z pasji i w ogóle, że tutaj no cały czas ten Lord Solo zarzuca swoim właśnie muzykom, że przecież oni powinni grać z pasji i on tego oczekuje od nich. No ale wiecie, no z pasji i z lajków na Facebooku to rachunków się nie zapłaci. No i z tym problemem zmierzyć się musi nasz Tarantul. Oprócz Lorda Solo, oprócz Tarantula mamy jeszcze dwóch innych bohaterów. Nie chcę się nad wszystkimi bohaterami rozwodzić, tylko ogółem powiedzieć, że Krzysztof Owedyk tchnął naprawdę niesamowitego ducha w różnych bohaterów, i w statystów, i w właśnie i w muzyków. Każdy z nich ma mnóstwo swoich własnych, osobliwych cech. Mi najbardziej przypadł do gustu Dworf. Poznacie Dworfa, to będziecie wiedzieć dlaczego. Perkusista, żeby nie było, który operuje cały czas swoim specyficznym językiem, a który ma takie dziwne przyzwyczajenia, że w nocy, kiedy wraca właśnie z koncertu albo z jakiejś imprezki, to pałeczkami wystukuje na różnych balustradach, na różnych obiektach małej architektury, wystukuje swoje death metalowe rytmy, no i drze mordę, że tak powiem. Budząc oczywiście wszystkich na osiedlu. Także bardzo barwna postać. I muszę przyznać, że dużo tutaj barwnych postaci tak naprawdę jest. Komiks jest bardzo pieczołowicie wykończony, jeśli chodzi o scenariusz. Mamy tutaj wszystko. Z jednej strony mamy pokazanie kulisów, właśnie w jaki sposób pracuje kapela metalowa. Z innej strony mamy naprawdę poruszające kwestie. Chciałbym powiedzieć jak najmniej, jeśli chodzi o scenariusz, ponieważ on bardzo fajny sposób szokuje, ale w taki sposób szokuje na płaszczyźnie nie, że bulwersuje, nie, że szokuje, tylko właśnie bardziej chwyta nas w jakiś, nie w jakiś sposób, ale w konkretny sposób za sumienie, ponieważ mamy tutaj dużo wątków takich obyczajowych, że bohaterowie muszą stawić czoła swoim demonom, że mają swoje własne problemy, a nad nimi wszystkimi góruje właśnie ten cały Lord Solo. Ale w zasadzie to muszę przyznać, że jeśli szukacie w tej publikacji jakichś takich właśnie, nie wiem, inspiracji, w jaki sposób przebiega produkcja muzyczna, w jaki sposób, nie wiem, bohaterowie, muzycy szukają inspiracji do pisania swoich kawałków, jeśli oczekujecie, że będziecie mieli jakiś takich więcej wątków takich typowo metalowych, no to pod tym względem będziecie zawiedzeni. Tutaj jakby Krzysztof Owedyk pomija w ogóle cały proces twórczości, na zasadzie nie mamy pokazanego zjawiska, w jaki sposób powstają kawałki. Te kawałki już są.